Hejka, moi drodzy, z tej strony DSEO, witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Ice Age, sezon trzeci. Moi drodzy, no lipa ta straszna, Jillipa. Tak mi się ten custom podoba, a ja poprzedni odcinek grałam pół roku temu. Tak, dobrze słyszycie, pół roku temu. Czy ja to tworzę? Nie. O, tutaj coś jest, czekajcie. Czy coś z tym zrobisz? Tworzysz to, czy co? Nie wiem, jak to się stało, tak naprawdę. Co to jest? O, ja pikole. Bo oni nas tutaj... Ale nam broń zostawi... dobra. Ja, ona się przeciśnie przez taką wąską. Znaczy, w sensie fizycznie jest to możliwe, tylko po prostu jestem w szoku, że tak twórcy to tutaj zrobili, że ona faktycznie się przeciśnie. Dobra. Czy coś tu jest? W ogóle jak to wyglądało z sekretami? Ja kompletnie nie pamiętam. 17x32. Okej. No dobra. O Jezu, nie chciałam. Tu się rolowało. Było tak. Było tak. Pamiętam. Dobrze. Powiedz mi, ile masz tych flar? Tutaj nie było dużo flar przypadkiem? Tak. Dobra. Coś tam pamiętam. No wiecie, przewertowałam sobie moje poprzednie nagranie, tak wiecie, paskiem. Tutaj ewidentnie, nie wiem, o właśnie, ewidentnie coś jest. No ale... Aha, jest kucane. Kucane albo i nie kucane. Podoba mi się w ogóle... O, kanały. Proszę bardzo. Tęskni. Czy ja słyszałam coś? Krokodylo podobnego? Tak, widzę go już nawet. Czy ona go jest w stanie dostrzec stąd? Nie. Niestety. Pytanie, jak to otworzyć, nie? A, tędy. Ja się boję, że on mi tutaj zaraz wyskoczy. No powinien, bo jest tu taka szpara. O, myślałam, że on już padł, ale jednak nie. Jak se tutaj stoję, to on mnie nawet nie widzi. Już? Nie, on poszedł w pizdu. Dobra. No troszkę mnie skonsumował w takim lekkim tego słowa znaczeniu. Tam widzę, że jakiś klucz jest chyba potrzebny, chyba że jest to przycisk. Taki pierwszy rzut oka trzeba sobie tu zrobić. Nie, tylko się nie da rozwalić. Znaczy, no ja wiem, że Lara jest silna, ale bez przesady. Nie. Dobra, podnieś. Dobra. A to się da otworzyć? Czy to jest na klucz? Da się. Dobra, no to zaraz tam pójdziemy, wiecie. Tylko chcę się upewnić, czy to jest na klucz, czy to jest przycisk. Klucz. Dobra, to jeszcze tylko sobie tak rzucę okiem od góry. Nie, tu nic nie ma. No tu mam tylko jedno przejście. Jeszcze, czekajcie, ja się muszę upewnić. Tak, mam załączony stoper. No to bardzo dobrze. Okej. Okay. Pytanie, czy mogę przeskoczyć na drugą stronę? Tu jest wejście na górę. Dobra, to zaraz. Spróbujemy sobie przeskoczyć. Tam jest w ogóle jakaś kratka zamknięta, czyli rozumiem, że to pewnie jest jakaś drabinka, nie? Nie. I ona pewnie spada. No, tak myślałam. Dobra. Czyli my się musimy jakoś chyba tej wody pozbyć. Albo jakimś innym skrótem górą przejdziemy na przykład na drugą stronę. Też jest taka opcja.
Także mamy dwie możliwości. Przycisk. Dawaj. Ja bym to generalnie marzyłoby mi się wydostać, ogólnie rzecz biorąc, z tych kanałów. No. I zrobiło się coś z wodzią. No, widzicie, po drugiej stronie... Aha, mamy towarzystwo. Po drugiej stronie nie ma już tej wody. Kanuta w ogóle. Dobra. Jako, że tutaj jest naprawdę bardzo dużo praw. O, już można? Już można. No, czy ty... Tak, bo powinnaś dać radę z daleka to ogarnąć. Ja wiem, że mogłabym tam przeskoczyć i się tam z nim pobawić, ale po co, skoro mam tutaj go w zasięgu wzroku i mojej broni pięknej, jakże. A nie spojrzałam, czy ta kratka mi się też otworzyła, czy nie. Nie, jest zamknięta. Tam w ogóle na drugą stronę trzeba by się było też jakoś dostać. No tam są drzwi, tylko że nie widzę przycisku, bo to są takie same drzwi, jakie widzieliśmy przed chwilką. Tu jest chyba drabinka, tak? Pytanie, czy boczkiem? Boczkiem. A, tu jest przycisk, to może te drzwi się teraz zrobią, chyba że kratka. Ale czy ja odskoczę tam? Wiecie, co mi chodzi? Czy ja to teraz tam odskoczę? To mnie zastanawia. Czy ja muszę tędy jakoś się opuścić? No bo przecież po drugiej stronie jakby cały czas, wiecie, woda zlatuje. To przecież ja się tu nie dostanę. Czy to jest drabinka? Czekajcie, coś za tym jest. Wydaje mi się, że nie, ale głowy sobie nie urwę. Nie. Dobra. Użyjemy sobie małej apteczki. No. Aha, moment. Już wszystko jasne. I my chyba wejdziemy tam tymi drzwiami. Ale tam była też chyba kratka. No naprawdę. Czy ja mogę te franse... Lata tam jeszcze jakiś? Ktoś tam jeszcze lata. Dobra, mamy przycisk. Czy coś było? Wolę sprawdzić, bo... Ja nawet nie pamiętam... A, to się samo otwiera. Ja w ogóle, słuchajcie, nie pamiętam za bardzo. No tak ledwo, ledwo. Co tutaj było z sekretami? Nie pamiętam. Zaraz sprawdzę sobie ekwipunek. No znowu muzyka, która zapewne jest objęta prawami, więc trzeba będzie się tym zaraz szybciutko zająć. Wolę sobie tutaj trochę pogadać, żeby nie było słychać tego. No i ja teraz nie wiem, czy na bok, czy do tyłu. Co to miało być w ogóle? Aha, no kamera jest po prostu świetna. Zmienisz się? Zmienisz się. Hit. Dobra. No Jezu, kolejna szczura. Dobra, zapal mi w tu flarę, bo nie wiem, za co mam się wziąć, co pociągnę. Aha, jest przycisk, dobra.
Gdzieś tu przejdę. Aha, to jestem chyba tutaj, gdzie ja się chciałam... Nie, tam, gdzie się chciałam dostać. Aha. To tworzysz, prawda? Skopa. Tu jest kluczyk. No to jakieś takie dziwne jest. Weź zapal jeszcze raz flarę. Czy to ci zrobi jakąś krzywdę, czy co? Nie. Zastanawiam się teraz tylko tak, po co nam są te schody. Czy po prostu to jest po to, żebym sobie zeszła jakoś bezpiecznie? Tam znowu widzę te dziadostwa latające. Pytanie, czy to jest ten kluczek, wiecie, do tych... Czy już zabiłam te gryzonie? Czy ona mi spierdzieliła? Chyba zabiłam w końcu. Chyba do tych, do tej drabinki tam. Ja sobie to zerknę, co tu jest napisane. A co to jest? Shotgun normal ammo. Okej. Okay. Szczerze bym miała tego shotguna. A sekret. Oho. Okej, okay, czyli ja nie pamiętam, żebyśmy Coca-Colę zbierali. Szczerze. No, no dobra, może to jest sekret. iPhone secret? O co tu chodzi? Jak iPhone secret? Aha, to też jest może sekret. Key, po prostu key. Po prostu key. Key ci w oko. Dobra. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy był tu jakiś sekret, czy nie. Jak mam to niby zrobić? Aha, dobrze. Czy ja się już wydostanę na zewnątrz? No, nareszcie. Bardzo mnie to cieszy. Dobra. Trzeba będzie zrobić jakieś takie rozpoznanie. Tak, to jest ta firma, nie? I don't suppose there's a back door. No such luck, but according to the satellite pictures, there should be an air outlet in the rear yard. It's pretty high up though. Okay. Mhm. I shall find my own way around then. Thanks, Chloe. Okay, thanks, Chloe. W takim razie San Monto. Czy jak ja sobie tutaj wejdę? Nie mogę sobie wejść. Słuchajcie, bronią... Tęcza! Dobra, pytanie road closed. No to rozumiem, że ja tam nie przejdę. W sumie nie próbuję. Czy ja na tą budkę się... Nie mogę. No to teraz będzie troszkę zwiedzania, bo wszędzie, gdzie będę mogła wejść, rozumiem, że tutaj nigdzie nie wejdę. Myśmy się tutaj w ten sposób dostali, nie? Idziemy po kolei. Się boję, wiecie, to Sponge, Klara, Masza. Ja się boję, że... O, tam coś jest. Czy mi się wydaje? Nie no, coś tu jest ewidentnie. Czy ty tu przeskoczysz? Tak, przeskoczysz. Tutaj nie wygląda na to, żeby było cokolwiek do zabrania. No kwiatków chyba, no mam nadzieję, że nie wpadli na to, żeby zbierać kwiatki. Chociaż po nich to się można wszystkiego spodziewać. Please do not feed the pigeon. Aha. Mamy ich nie karmić, tak?
nie wiem, czego się tu spodziewać. Nie wiem, czy ta gałązka tam, tak w Coyote Creek było, pamiętam, czy ona nie będzie jakimś... czy jakimś rolowanym. Czy można wejść w ogóle? A tu jest jakaś taka drabinka, da się tu... Da się wejść na autko, coś tam jest. Nie, jakaś apteczka. Albo i nie. Co to jest? Hajs? A hajs nie był przy... No właśnie. Chciałam powiedzieć, czy hajs nie był... nie da się tędy zejść. Widzę, że to jest taka ala chyba drabinka. Hajs, tak mi się... Teraz mi się przypomniało, że to było, tylko że my go nie widzimy tutaj. Ale widzimy! No to ja już nie wiem. Bo rozumiem, że tutaj sobie nie wejdziemy. Tak po prostu. Spróbujmy sprawdzić, czy to jest faktycznie drabinka, wiecie? Okej. Tam coś jest. No i tam trzeba będzie przeskoczyć. Pytanie, czy tak po prostu ona przeskoczy, czy faktycznie będzie chciała skorzystać z... z tego rolowanego. I teraz tak. Czy ty stąd wyskoczysz tak po bożemu, czy nie po bożemu? No tak właśnie myślałam, że w ten sposób to zrobisz. Jesteś taka francowata czasami. Mhm. Czyli to też nie jest takie proste wskoczyć na to, na tą drabinkę. Nie tak. Nie tak. Okej. No ale dlaczego? Jeszcze raz w takim razie. No. Wiecie, takie bugi to nie bugi, byleby się dało grać. Aha. Jo. Dobra, co my tu mamy? Tu coś leży. Zapałki? To... Dlaczego te zapałki? Matches. Matches. Tu nie. A tu coś, przepraszam bardzo, jeszcze jest? Aha, nie. Moment. To ja tu przyszłam po zapałki, ale może zapałki mogą być, słuchajcie, no... mogą być na przykład do czegoś potrzebne. Też tak może być. Ale ja chcę sobie sprawdzić, czy coś w tych okienkach... No jest w tym okienku też coś. Naprawdę. Żeby sobie nie trafić, to ja nie wiem. Ja nie mogę tego nie komentować. Mogę. No ale tam trzeba chyba na główkę. Nie, jak ja mam się tam dostać? Jak ja mam tam wskoczyć? Dajcie spokój. Głupie. No nie wierzę. A, dobra. Ostatnie, czego bym się spodziewała, to, że wiecie, dostanę się tu z łapkami. Ostatnie. Dobra, wracamy. No widocznie do czegoś nam te zapałki chyba będą potrzebne, nie wiem. To nawet nie jest taka, wiecie, takie rolowane, bo ona się w sumie od tego odbija, więc... Tu nie zapalam przez ten przesmyk flary, dlatego że jest wystarczająco tutaj na zewnątrz jasno. Dobra, niestety muszę sobie zrobić cięcie. O, tak zrobimy. Jestem. Teraz tak. Tutaj byłam. O! Czekajcie, bo mogę iść tędy. Mogę iść tutaj. To chodźcie tu. Tony Hawk. Tony Hawk, pro skater.
Piłki nie mogę zabrać. Czy to jest jakaś drabinka? Nie. To nie jest drabinka. Nie wierzę, że tutaj nic nie ma. Tutaj? A po co jest to? A może... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. A może to można przesunąć? Bo naprawdę nie chce mi się wierzyć, że... No nie. No wiecie co? Serio? Tu nic nie? No chyba nie ma w takim razie. Dobra. W takim razie nie ma, to nie ma. Mogę iść tutaj. To zaraz. Mogę iść tu. Nie, no za dużo tego. Gdzie? To jest połączone ze sobą, okej. Okay. Chociaż tyle. To jest jeszcze chyba jakieś wysypisko. To chodźcie jeszcze może na to wysypisko. Dobra, jeszcze tylko tak zerknę, dobra? Czy tutaj są jakieś przejścia? Może jakieś przyciski? Nie. Dobra, i tu jest chyba jakaś bramka, o ile mi się nie przewidziało. Jest bramka. Aha, i tutaj czegoś nie mamy. Dobra. Coś tu będziemy potrzebować, ale to nie wyglądało na klucz. Dobra. No to jeszcze to wysypisko. A mogę wejść tutaj? Nie. Mam zresztą taki drut kolczasty. Tam coś jest. Hajsik. No i dobra. No to została mi chyba ostatnia miejscówka. Jeszcze może, wiecie co, upewnię się, czy faktycznie tutaj nie mogę wejść. Nie. Dobra. Tego rozwalić się nie da. Na pewno. Dobra. No to jeszcze tutaj. Pójdziemy sobie najpierw... Kamera. A, tam coś jest. Jak się tam dostać? No to jest to... Tu cały czas jest... ta tabliczka. Chyba, że to jest... Czekajcie, chyba, że to jest manki. Nie, laska sobie tutaj coś ogląda, ale co? Well, that's new. He wondered just... before he bumped into the light, paused and left hard on his back, slamming his elbow into the... He felt dizzy only for a few seconds before the pain in his elbow made him wince. But when his eyes regained focus, he got ever more prepared. Nie. Perplexed? Nie wiem, nie wiem. Ona tak trzęsie tą ręką. Ciekawe, co to jest. Się zastanawiam, jak tam wejść na górę. O, są jakieś drążkowane sprawy. Poczekaj. No, widzę tą kamerę. Coś tutaj trzeba wymyśleć. To jest jeszcze jakieś pływane, ale to dobra, to zaraz, ok? Najpierw bym chciała rozkminić, jak to zrobić, żeby się tam dostać. Czy to jest drabinka? Jakaś taka niewidzialna? Nie. O, tu coś leży. Tu jakoś tak boczkiem. Wiecie, tutaj mogą być naprawdę jakieś z dupy rozwiązania, bo no nie mogli tutaj naprawdę wymyślić coś takiego... z tyłka. No i oczywiście, że musiałam wpaść do tej wody. Zaraz, zaraz. Ja jeszcze tam nie skończyłam. A ty już chcesz pływać. A ty co tam, dziadku?
Nie no, ja muszę się tam dostać na górę. Chyba, że... Coś takiego też jest. Chyba, że ona się potem wspina. Ha! Okej. Okay. No nic. Plus 10 do zajebistości dla mnie. Mam nadzieję, że to jest po to, że ona faktycznie tam doskoczy, nie? Ha, to jest jakieś kłócane. I kolejne do rozwalenia? What the heck? Mhm. Boże, to sekret tylko. Hajsik. Dobra. To jeszcze mamy tam zamkniętą kratkę. No to zanurkujmy. Ale tutaj coś na bank trzeba by zrobić, bo widzę, że są jakieś rolki. Ale dobra. Nie wiem, w którą mańkę mam płynąć. O, chyba za bardzo wyjścia nie mam. A tu coś było po drodze. Moment, moment, moment. Jest dźwignia. Ja sobie to zapiszę. Niestety nie pokazało nic. A, że mogę sobie wypłynąć, tak? Tu coś leży. A to nie będzie? Nie będzie nam, słuchajcie, to potrzebne... Oho. Będzie nam to potrzebne do tego... Do tego tam przy drzwiach takiego dziwnego czegoś. A tu nie ma nic. Nie da się tędy wyjść? Dziwne by to było, że znowu mam wracać tą samą drogą. Nie uważacie? Ej, tutaj czekaj. Nie, nie. Tu jest ten bluszcz. Tak przy rowerku to nic. A tu jest przycisk, no widzicie? Mhm, no dobra. Ale mnie to... Chciałam powiedzieć, że mnie to rolowane interesuje i to, co tam było na górze, no to już mnie to bardzo zainteresowało, tak? Spadło mi na łeb i tyle. Do widzenia, cześć pieśni. Tak, tylko pytanie, bo tu jest jakaś lina. Co mogę zabrać? Nie. Czy to jest tylko taki... Ja nie wiem, chyba tam nie można skakać. Bo tam nie ma się jak dostać, tak naprawdę. Idę użyć. Co to jest? Bo wydaje mi się, że to bicycle inner tube. No dobra, taki... jakby... no opona jakby, chyba. Sprawdzimy tu, tutaj. Bo to tak wygląda... Tutaj właśnie trzeba było to z tym połączyć, tak. Ja sobie to w ogóle podgłośnię, bo ja szczerze mówiąc to ja mało co słyszę. Czy to się da rozwalić? Nie. Albo z buta. Zaraz. Nie, to chyba trzeba z buta. Dobra, teraz to ma sens. Jakie zajebiste. Mam się chycić? Jo. Ale to jak ja mam to zrobić? Halo, ona mi się tego nie złapała. Ja sobie to zapiszę tutaj w tym miejscu. Chyba, że... Nie, tak też nie. Nie, kurde, jak to zrobić? Naprawdę to trzeba w odpowiednim momencie. Okej. Okay.
Wow, ale czy ja już mówiłam, że ta gra jest zajebista? Ja wiem, jaram się nią jak dziecko. Ale naprawdę jest zajebista. W ogóle rozwiązanie, że ta gra jest stara, w sensie chodzi mi o ten custom. A to są naprawdę mega super rozwiązania. Naprawdę wielu twórców powinno się od nich uczyć. Ja sobie to zapalę, bo... Aha. Naprawdę robi się maks ciekawie. Aha, tutaj się tak nie dostanę, jakbym chciała. Czy da się to w ogóle przesunąć? Też nie. Tu jest jakiś przycisk. Co on nam zrobi? Nie mam pojęcia, co on nam zrobił. No ale na przykład ewidentnie widzę, że to można rozwalić. Wiecie, o co chodzi? No tylko jak się tam dostać? Chyba, że... Stąd? Ciężko. Raczej tak nie wykręcę. O, śrubokręt. Pytanie, czy on działa jako, nie wiem, wytrych, jako łom. Czy tu mogę wskoczyć? Mogę tu wskoczyć, czyli wyżej też się dostanę, tak? Tak. Tam jest jakieś łapkowane. A, czekajcie, a to nie jest manki? Stop. Nie, chyba nie. Czyli normalnie tam przeskoczysz, tak? Tak. Ewidentnie widzę tutaj łapkowane. Dobra. I co? A że niby stąd doskoczę, tak? No, powiem wam, że to było takie na stykach. Nie wiem, czy mam tam... Czekajcie, najpierw może sobie tak zrobimy. Tam jest jakieś łapkowane w ogóle. I pytanie, czy... No teraz, czy pytanie, czy jest nowy ruch? Wiecie, o co mi chodzi? O ten taki, że ona sobie wejdzie. Ja nie pamiętam, czy tu był ten nowy ruch, czy nie. No bo tam jeszcze warto by było na dół zejść, bo jest łapkowana. A czy ona przejdzie w ogóle na tą drabinkę? Przejdzie. No widzicie. Stop, sprawdzimy. Czy ty masz ten ruch, że przechodzisz na manki? Chyba nie. Dobra, chyba nie. No więc... Już się bałam, słuchaj, ta żona, bo ona się tak odwraca denerwująco, okej. No mam nadzieję, że tędy jest jakiś niewidzialny gzyms. Jest, okej. Czy ja znowu przechodzę do jakichś kanałów? Po to wydostałam się z kanałów, żeby iść do jakichś kanałów podziemi znowu. My potrzebujemy ten fragment, nie? Który też zdobył tamten gość. Już nie pamiętam, jak on ma na imię. Okej, jest tam przycisk, więc mam nadzieję, że będzie jakieś wyjście do góry. Bardzo bym sobie życzyła. Okej. Przepraszam. Koszykówkę nie pogramy. Tu się tego nie da rozwalić. Moment. Tam nie wejdę, bo już widzę, że jestem beznadziejny drut kolczasty, chyba że z góry. To wtedy jeszcze. A, wiem, byśmy byli po drugiej stronie, zbieraliśmy hajsik. Wiem już, gdzie jestem. Teoretycznie bananem, ale po co w sumie, jak tędy sobie tu zejdziemy. Dobra, zaraz przeskoczymy. Może najpierw się przyjrzymy. O, tu coś jest. To tu jest łom. To w takim razie śrubokręt może działać jak... Jak co? O, czekajcie, czy tu coś było? Czy mi się wydaje? O, śrubokręt może działać jak, kochani, wytrych. Tak może być. Tak może być. Czy ty tu doskoczysz?
Aha, bo tu są te takie te. No to w takim razie musisz tu. No. No i tam jest znajdźka. Czy jest tu coś jeszcze u góry? Chyba nie. Ja przeskoczę tu i sprawdzę, czy tam nie ma jakiegoś przycisku. Nie. Dobra. No to teraz tutaj jesteśmy. Jan, a tam coś też jest. No i teraz pytanie, czy... Wiecie co? Zastanawia mnie fakt, czy idziemy na ten tutaj mostek, bo ja się nie mogłam na niego dostać przez... Wiecie co? Co my tutaj wej... A, tam są goście. Weź no tutaj, poczekajcie, zrobię tak, że ja sobie rozwalę tu kratkę, wejdę na most, bo tam jak są goście, to może czegoś wiecie. No i już mnie zaczyna napindalać. Czy ja spadnę na sam dół? Nie. Dobra. Dobra, czego ty tutaj pilnowałeś, co? Skoro ty tutaj byłeś, to znaczy, że jest tu coś ważnego. Bo nie uwierzę, że nie ma nic. No słuchajcie, jak tutaj nie ma nic, to ja się po prostu załamię. No nic nie zostawił? Ej, no wierzyć mi się nie chce. No jaja. Bez sensu. Tu nic nie ma. Jakie głupie. Tu coś leży. Aha, to do szutkana, tak? Czy ja tutaj doskoczę teraz? Pewnie nie. No i znowu muszę zejść. Jezu, to ja naprawdę tutaj poszłam... Przyszłam tu po nic. Tak naprawdę. Nie wiem, głupie to. Ale custom jest zajebisty, mimo wszystko. Teraz sobie zobaczymy mój stoper. Bo też nie chcę przedłużać odcinków jakoś na siłę. A, bo tam była ta drabinka, nie? Możemy się tutaj tak podrabinkować. No, mamy już spory czas, więc ja sobie tylko tam przeskoczę. No, jak mi gra pozwoli, to tak. Ja nie wiem, co ona ćwiczy. Serio, nie mam żadnego pojęcia. Dobra. No, ale wejdź. Okej, okay, wturlujemy się. Może jeszcze tylko zobaczymy, tam gdzieś stoimy jakoś, albo wyjdziemy na jakiś zewnątrz, czy coś. Takie, Natalia już przedłuża. Chciałabym tylko zobaczyć, gdzie my dojdziemy. Czy do jakiegoś fajnego miejsca? Czy ciulowego znowu? Czekajcie, bo tam było moment, bo tam chyba można było stanąć, czy mi się wydaje. Można było stanąć, ale to tak niekoniecznie też. A tu? Nie. Dobra. W tym momencie zakończymy sobie odcineczek. Będziemy kombinować w następnym za tydzień. Ja wam serdecznie dziękuję i do usłyszonka. Pa, pa. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Death Sarah. And if you want, you can watch the entire playlist from the series here. See you around.